Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z gry Mountain Blade Warband Anno Domini 1257. Dokładnie, także zapraszam was do kolejnego odcinku i co, ostatnio była znowu całkiem fajna bitwa. Zaatakowaliśmy władcy Jaćwingów i pomogli nam tutaj nasi lordowie, dołączyli do nas, także naprawdę ja się bardzo cieszę. Troszkę jednostek znowu straciłem, ale to już mniejsza, przepraszam, o to, ale tutaj kolejni Jaćwingowie biegają. A ich może jednak nie będę gonił na razie, bo moi lordowie są za daleko i boję się, że mi nie pomogą, w razie czego. Dobra, chodźmy do Litwy. To jest już Mudzin. To ja go wyminę. Dobra, chodźmy do Litwy, żeby sobie posprzedawać te wszystkie rzeczy. I trochę z nich zarobić. Uuu, jaki biszop ten. Hełm. Dobra. Przy okazji 6 strzelców. Sobie zrekrutujemy i możemy iść. Aż strzelców, bo o dziwo jest tak, że ci javelinierzy i tak są piechotą. Morale niskie, dlaczego? Kurde, wiedziałem, że... Fuck! Co? Dobra. Spierdzielam stąd. Trudno. Idziemy do kurtyzany. Dzień dobry. I dzięki temu sobie morale podnieśliśmy. Ale czemu ja mam takie niskie morale, to ja nie wiem. Ja pierdzielę, no i... O Boże, i to tych najlepszych mi wzięło. Boże święty. Ale tak to jest, niestety. Jak się jest debilem i się daje złapać, to potem tak to jest. Kurwa, ten sam gościu. Kto tam do niego dołączył w ogóle? Jakiś inny Żmudzin? Nie wiem. Czemu takie małe morale mam? Przecież to takie wielkie bitwy toczę co chwilę. O. Pomożemy tym. Dobra. Pomagamy. Ja sobie zmieniłem trochę wielkość bitew na razy 2. No i zobaczymy, jak to będzie tutaj działać. Jeżeli będzie źle, to wrócę do podstawowych rozmiarów bitew, a tak to zobaczymy. No czuję trochę różnicę, że jest takie coś nie teges. Albo to moja czułość. Nie. Czułość jest okej. Okay. Dobra, panowie. O, wychodźcie tutaj, super, przynęta idealna. Skupiam się na tych. O, a tamci ich wystrzelają, no i super. O, mój koń dostał nieźle. Okej. Do ataku. No nie no, wydajność ewidentnie spada. Kurde. Spada, więc chyba jednak nie będziemy grali na tych rozmiarach bitwy. Ale spróbowałem. Poziom. Dobrze.
Dobrze. Jest to okej. Ile straciliśmy? 3. Wow. No i stosunki z Prusami nam idą do góry. Okej. Unable to save game. Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem, na razie sobie rozdamy poziomy. Ekstra. Chodźmy do Torunia. O kurde, nie arena. W Smoleńsku będzie turniej, dobra. Będzie tu kurtyzana też? Tak, ona jest chyba wszędzie. Dobra, kolejne 15 denarów. Trudno. Musimy płacić, żeby mieć dobre... Te. Wysokie... Boże. Morale, właśnie. A skoro jest taka możliwość, żeby u kurtyzany sobie podnieść, to dlaczego nie? 46. No dobra. Nie wiem, czemu takie niskie... Uuu, biją się dalej, biją się dalej. Pomagamy. Ilu jest moich? O, prawie jest ponad 100. No, ekstra. Dobra. Wszyscy tutaj się ustawić. I zaraz będziemy strzelać. Już tak wyglądamy trochę lepiej niż na początku gry. Taki półlord z nas jest. Jeszcze nie strzelamy. Z daleko. Ja się z boczku ustawię, tak jak lubię. Ekstra. Och, ten mój koń biedny. No właśnie, o tym mówię. Oj. Ten się zbagował na drzwi. Na tych. No tak będzie uciekał całą mapę, prawda? Ja go nie dogonię przecież. Chyba, że się zbaguje na kimś. On w ogóle szybszy jest ode mnie. On się baguje na drzewach prawie. Nie, no ucieknie. Nie chce mi się go gonić. O, tu jest spoko. A tu jest gorzej. O. Po FPS-ach to widać, nie? No. Chyba jednak nie będziemy obciążać zbytnio. Wrócimy sobie do podstawowych ustawień. Ale też poza odcinkiem, spokojnie. Kolejne łupy. Uuu, rękawiczka. Która coś daje nawet. Wow. Wyposażenie. O. Trochę włóczników, ekstra. Może być. Finansowy za 3 dni dostaniemy wypłatę, tak? O, to może... To może nie będę czekał do końca wojny, tylko po prostu po... otrzymaniu tamtych żołdów, wtedy powiemy naszemu królowi, że halo, chcemy być twoim lordem. O, to są moi, halo. Plądrują, dobrze.
wędrują bardzo dobrze. Myślałem, że coś mi powie, ale nic mi nie powie. No to niech spada na drzewo, a my idziemy szukać. O, tu jest znowu ten, ich przywódca. Ile mają tych więźniów? Perski Ashik. Wow. Od Persów. Gdzie będzie pośrednik okupów? Nie ma go? No nie ma go. A z mistrzem gildii? Bandyci w nocy, to na razie może nie. Na razie nie. Polska i Czechy, wow, no nie. Dobra, moi tu plądrują. Niech będzie. Co on ma? Znowu będziemy z nim walczyć. Dobra, chodźcie. Lecimy. Ciżba. Dobra, chodźmy, chodźmy. Ci lecą od razu. Ja się tak nie pcham, ja tu będę prowadził cały oddział nasz. Dobra. Ej, na razie jest... nie ma tragedii nawet. Jak będą jeszcze wrogowie, to będzie gorzej. I się zacznie jadka. No tak, proszę, oni stoją w miejscu, będą czekać na nas. Boże święty. No taka taktyka, cóż. My mamy przewagę, no to oni nas muszą zmusić do szarży. Żebyśmy to my się odsłonili. Już poginęli. Aha, ruszyli. Kurde, cała horda. Idą. No nas, dobra, spokojnie. Wow. No to ekstra. Kurde. Jaka jadka, Boże święty, co się dzieje? Kurde, jak mnie na hita zciął. Ej, bez jajec, o kurde, gdzie jestem? Aha. O nie, oni się wycofują. Boże święty. No tak. No to duże straty naszych. Halo, panowie, gdzie ty biegniesz? Boże, jaki debil. No cóż. Przynajmniej po raz kolejny pokonamy króla. Tak? Za mną.
do ataku. Okej. Teraz miech spychany. Dobrze. Boj. Ja byłem piechurem, tak? To nieźle. Dobra, idziemy się. Ostatni chyba ten. Szturm, dokładnie. Idziemy. Oj, czemu on sam zmienił broń? Halo. Wow. Wow. Tam jeszcze jest tych strzelców trochę. Dobra. Słuchajcie, nie poszło źle. Mamy jeszcze jednego włócznika chyba, którym jesteśmy. Jeszcze zabili dwóch naszych, naprawdę. Jeszcze żyje gościu, nie wierzę. To jeszcze zabił jednego. Jakie gunwo. Ja nie mogę. No dobra. 28 moich zabili, to jest chore. Co tu się dzieje po prostu? No dobra. Pozwalam zebrać NPC-om pozostałe rzeczy. Ja ci ile mam ludzi? Dobra. Ten. Czekajcie, będzie jakiś pośrednik? Nie będzie. Ale możemy sobie oczywiście łupy sprzedać. Dobra, tyle. No, kasy mało, powiem wam. Dynastu bałtyckich, dobra. Wow, nie mam w ogóle już tych weteranów, bo mi poginęli. Jakie to jest drogie to ulepszanie, Dobra, trzeba pomału pomyśleć chyba o jakichś turniejach niedługo, bo to trzeba mieć trochę kasy odłożone jednak. Tak być nie będzie. Na razie musimy chodzić po prostu z tym, co mamy, bo większa ilość już jednostek będzie się naprawdę wiązała z bardzo dużą ilością żołdów. O, jednego tu nie ma już. Halo? Ej, wszystkie wioski splądrowaliśmy. Wszystkie wioski splądrowaliśmy, super. A nasze się odbudowały. Plądrują teraz jedną. Dzień dobry.
Wow. Ale ich olali ciepłym moczem. Oni nam tu wioskę plądrują, a ci król się schował, ten se poraz. Nie, no nie wierzę w to. Co? Nie chcę tu. Nie. Ja tu nie kupuję, bo to drogie jest, ci ludzie. W zamkach. Na razie stąd spadam. To cała ich kampania jest oprócz króla. Boś. No cóż. Może będzie jakiś nowy turniej gdzieś niedaleko. Nie. Niestety. To jest tak wielka mapa, naprawdę, że prawdopodobieństwo tego, że turniej będzie akurat w którymś tutaj z tych miast niedaleko, jest bardzo małe. Przecież tych miast jest tutaj taka ilość, to się w dupci nie mieści. Mamy poziom. Dobra, w co idziemy? Chodźmy trochę w siłę. I tu. Dobra. Niech będzie. Muzyka nie gra, widzę. Tak? Na razie. Trudno. No, włączy się czy się nie włączy? Wow, uciekają. Dobra. Czekajcie. To sobie ściszę, bo zaraz jak dupnie muzyka, to będzie znowu za głośno. Mamy dużą przewagę. Ekstra. O, nawet moich jest dużo. To lecimy. Okej, okay, nie najgorzej nawet działa, ale... Ale i tak jest nieidealnie. Dobra. Na razie zostanę może przy tych razy dwa. Da się grać w miarę. Jest ciekawiej przynajmniej. Dobra, jest muzyka. Nie za głośno? Nie za głośno. Lecimy. Lecimy na ostatnią bitwę chyba dziś, chociaż zobaczymy jak długo będzie trwać. No tu sobie już oszczepy przygotuję. Tu jeszcze się w ogóle ci Prusowie przyłączyli, bo są bez herbu. Nasz król, potem my, także no... Fajnie. Ja się oczywiście z boczku ustawię. Wow! No dobra. Teraz ich bijemy. Wow, jaka... Dostaję obrażenia szybko, to jest chore. Wow. Wow. Jak w ogóle nie tyka, to jest... Jacie. Może włócznią go przebije. Dobra, za mną panowie, za mną wszyscy, spokojnie. Niech do nas dojdą posiłki. Za mną, za mną. Oszczep.
Dobra, dwóch mi się udało jeszcze zeszczelić. Do ataku wszyscy. Dobrze. Ja się odsunę, pójdę bokiem. O kurde, no to poszedłem. Nie wiem, przecież tarczę, a ten mnie tak heada strzelił. No. Wow. To jest mój. A nie, to nie był. Nie widzę, kto jest, jak to jest nie mój. No. Jezu, znowu moich 30 zginęło. Dlaczego? Dlaczego oni tak giną? Ja w ogóle jestem jakimś harcownikiem, czy co? Są jakieś leśni bandyci chyba? Wow. Okej. Okay. Dobra. Udało się. Rozniesienie. Ale straty znowu wszakie ogromne. To jest chore, co tu się dzieje. Czekajcie. No ten jest lepszy niż ten. Dobra. I stosunki się poprawiły, dobrze. Chodźmy sobie teraz trochę tutaj. Jezu, nie mam kasy. Nie mam kasy. A tygodniowe koszty 1600, wy to widzicie? Dostanę 2400, czyli na razie po prostu i tak najbardziej mi się opłaca być, mimo wszystko jednak. Po prostu najemnikiem, a nie lordem. Bo z wiosek nie będziemy dostawać takich ilości jak z bycia najemnikiem po prostu. Ty, ja jeszcze dałem radę za tu zapłacić. Dobra, sprzedajemy co się da. O kurde. Maki? Będzie to jakiś pośrednik? Jest. O, 500, dobra. Jest ok. Czyli trochę kaski znowu przybyło. Mamy 1300. Dobra. To słuchajcie, w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Dzisiaj co? No, parę walk znowu było, fajnych. Ja na razie sobie te ustawienia razy dwa zostawię. Jak będzie potem jakoś, nie wiem, bardzo źle, to po prostu to zmienię i tyle. Ale na razie może być tak, jak jest. Toczymy cały czas wojnę z Jadźwięgami. Jeszcze Żmudzin mnie złapał, trzeba było uciekać przed nim, ale to już tam szczegół. No i krucho z kasą, trzeba będzie na jakieś turnieje iść, ale żeby na turniejach mieć szansę, trzeba być trochę bardziej wyekspionym. Dobra, ale tym będziemy się martwić już w przyszłości, a póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.